Ja mogę tylko powiedzieć, że cieszymy się z 3 punktów, chociaż ta gra na pewno nie była tak, jak ja sobie wyobrażałem, ale piłka niekdy jest taka i mogę tylko naprawdę być szczęśliwy, że wygraliśmy. Dziękuję. Piłka nożna to jest momentami bardzo piękny sport, ale czasami brutalny. Moim zdaniem trudno powiedzieć, żeby drużyna Warty zasłużyła dzisiaj na 3 punkty. Z perspektywy tego spotkania, tak tu trener powiedział, waga tego spotkania była bardzo duża, bo to były drużyny, które znajdują się na dole tabeli. Mieliśmy swoje założenia, mieliśmy też założenia, zdawaliśmy sobie sprawę, że drużyna Warty przyjedzie i będzie mocno wycofana, że będzie grała z defensywy, że będziemy dużymi fragmentami w ataku pozycyjnym, co nie jest domeną polskich drużyn. Jednak moim zdaniem mieliśmy pomysł na to, jak to rozwiązać. Do przerwy dużo robiliśmy, żeby stworzyć sytuację, dużo robiliśmy, żeby mieć rzuty rożne, rzuty wolne z boku. Oddaliśmy kilka strzałów. Mieliśmy 4 rzuty centralnie na wprost bramki, których nie wykorzystaliśmy. I moim zdaniem w momencie, w końcówce meczu, kiedy Warta powinna się męczyć na boisku, co zrobić z piłką. Po prostu nie wykorzystaliśmy do 70 minuty bardzo dobrego naszego okresu gry i no, staliśmy ukarani. No, fakt jest niezaprzeczalny. Przegrywamy mecze w taki sposób. Przeciwnik stwarza 1-2 sytuacje i to w taki sposób, jak tutaj kopnięta dłuższa piłka na Chodniczance. Też bardzo podobnie stracona bramka, gdzie Chodnice praktycznie nie miały sytuacji. Na Chrobrym przeciwnik stwarza 2 sytuacje, strzela 2 gole, także mimo, że mamy optyczną przewagę, mimo, że stwarzamy sytuację, mamy ileś tych strzałów, to nie zdobywamy punktów i taki jest w tej chwili obraz Stomilu. Oczywiście odpowiedzialność za to wszystko, jako ja nie uciekam odpowiedzialności, zdaję sobie sprawę z tego, że jestem na tym stanowisku jako trener i odpowiadam przede wszystkim ja za te wyniki. No, na pewno drużynie jest ciężko, bo dużo, powiedzmy, mniejsza trudność byłaby w tym, gdybyśmy, nie wiem, te mecze po prostu w ogóle nas nie było w grze, w ogóle byśmy nie stwarzali sytuacji. Po prostu tym większa nasza jest frustracja. Wiadomo, że za 3 dni następne spotkanie bardzo szybko trzeba się w głowach przestawić i szukać kolejnych punktów na swoim boisku. Nie ma co gdybać, gdzie powinniśmy być, powiedzmy, z tych pozycji tych spotkań, gdzie nie wykorzystujemy tych sytuacji. Można powiedzieć, że przegrywamy czasami wygrane, zremisowane mecze. Nie ma co patrzeć, gdzie mogliśmy być, tylko gdzie jesteśmy. Jesteśmy w dole tabeli i w tym momencie Stomil czeka po prostu walka o utrzymanie. Tak wygląda stan faktyczny. Na wartość mentalną drużyny, nadal co się dzieje wokół klubu, te ciągłe zamieszania, wiadomo, problemy finansowe, jak pan to gasi wszystko w drużynie? No wie pan, kiedy przyszedłem do Stomilu Olsztyn, to jest mój 10. miesiąc pracy, no już doświadczyłem różnych rzeczy. Na okrągło trzeba gasić jakieś sytuacje w formie takiej mentalnej. Nie ma co ukrywać. Na pewno to wpływa na drużynę, ale jeżeli chodzi o same spotkania, to wszystko robimy, żeby po prostu wychodzić na boisko i odcinać się od tego w sposób maksymalny. Ja tutaj, jak przychodziłem, od samego początku mówiłem, że nie lubię narzekania. Jest dużo rzeczy takich, które nie funkcjonują tak, jak powinny, ale no, ja nie będę tutaj się wypłakiwał, rozpłakiwał, bo to nie w moim stylu. No, mnóstwo rzeczy jest tutaj do poprawienia, ale przede wszystkim patrzmy na ten aspekt sportowy. No, zakładamy, że wiemy, jest jak jest, w ramach tego, jak to wszystko wygląda, powiedzieliśmy sobie, że wychodzimy i gramy maksa i chcemy te mecze wygrywać. Także nie możemy też mówić do końca, że szukać w tym alibi. Nie chciałbym, żeby tak szukać w tym alibi, ale fakt jest niezaprzeczalny, że wiele rzeczy nie funkcjonuje jak należy. Panie trenerze, czy dzisiaj zawodnicy zagrali maksa pana zdaniem? Wie pan, spójrzmy na to realnie. Przychodząc tutaj do Stomilu, dźwigam różne problemy tego klubu. Wiosną, kiedy te problemy się też piętrzyły, nie uciekałem od odpowiedzialności w trudnym momencie. Wziąłem odpowiedzialność za tą drużynę na siebie, pociągnąłem tych chłopaków, oni poszli za mną, uratowaliśmy ligę. Dzięki temu zrobiliśmy pieniądze dla klubu. Wiadomo, budowa Murawy się przeciągała. Mnóstwo meczów na wyjazdach, to nie było w jakimś stopniu
łatwe. Przez to ten kalendarz jest też przesuwany. No, ja nie grałem w życiu 7 meczów co 3 dni. Jest to dawka bardzo duża i naprawdę no, ja uważam, że do 70 minuty zespół dawał siebie maksa, bo przede wszystkim raz, że graliśmy w ataku pozycyjnym. Kiedy piłkę traciliśmy, staraliśmy się wysoko siadać na przeciwnika, odbierać. To mnóstwo sił kosztuje gra w takim wysokim pressingu. I jak powiedziałem, piłka nożna polega na tym, że przede wszystkim te fazy, kiedy masz sytuację, kiedy masz dobry moment, trzeba zamienić na bramki, bo później jest taki moment, że no, czasami ten sił troszkę braknie, trzeba się cofnąć do defensywy. Tak z Odrą Opole, tak? Wykorzystaliśmy dobry fragment gry, później mogliśmy bardzo, bardzo mądrze grać w defensywie. Tutaj nie wykorzystaliśmy tego momentu. Oczywiście, tak jak pan mówi, trzy maksa dali. No, jesteśmy w pierwszej lidze, nie jesteśmy też potentatem, jeżeli chodzi o powiedzmy o kadrę. Także no, tutaj moim zdaniem na ten moment tego maratonu ja nie mogę powiedzieć do zawodników, że przeszli obok meczu, że nie biegali, że nie walczyli, bo uważam, że dając siebie maksa, tak tutaj było też pytanie, też staramy się w tej trudnej sytuacji sprężać, po prostu odcinać te głowy, także no, tu nie usłyszycie z mojej strony tutaj, że ja tutaj szukam w tym alibi. Czuję pewną odpowiedzialność za te wyniki, chociaż one są nieadekwatne do naszej gry.